Po części oficjalnej święta województwa odbyła się część rozrywkowo-promocyjna. W samym centrum Jeleniej Góry, na placu ratuszowym, rozstawiło się aż 60 stoisk. To są atrakcje Dolnego Śląska w Pigułce. Znajdziemy tutaj naprawdę całe województwo, atrakcje turystyczne, ale także rzemieślników wytwarzających niesamowite produkty lokalne. Atrakcji dla dzieci nie zabraknie, są muchańce, specjalna strefa, będzie teatr dla dzieci. Są także atrakcje z całego regionu, te, które lubimy najbardziej, miasta, Karpacz, Szklarska Poręba, Kowary, z niesamowitym muzeum sentymentów. Muzeum sentymentów to wehikuł czasu, który cofa nas w czasie do lat 80., 90., 70. w 15 pomieszczeniach dawnej fabryki dywanów w Kowarach. Dzisiaj będąc tutaj chcemy pokazać, że Dolny Śląsk jest bezpieczny, że wspierać go możemy właśnie przyjeżdżając tutaj, korzystając z tych wszystkich atrakcji, które na Państwa czekają, do czego zachęcamy teraz w ramach akcji Wspieraj Dolny Śląsk. Jak zawsze na stoisku Dolnośląskiego Centrum Sportu zapraszamy wszystkich chętnie do naszego ośrodka, dlatego że przede wszystkim jest to ośrodek kompleksowo wyposażony, każdy znajdzie coś tam dla siebie. Tutaj akurat przedstawiamy namiastkę, czyli można postrzelać z broni laserowej, jest to broń do treningu biatlonistów i tam delikatne używki sportowe typu paletki, rakietki i jakieś czynności. Ale zapewniam, że w naszym ośrodku jest tego o wiele więcej, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Wśród stoisk można było znaleźć także te należące do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na naszym stoisku można uzyskać komplet informacji dotyczących wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia lub takich osób, które utraciły pracę. Dla przedsiębiorców, którzy chcą przeszkolić własnych pracowników, mamy dotacje. Mamy też dla przedsiębiorców pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy stracili swój dobytek w trakcie powodzi ostatniej. Mamy możliwość udzielenia pożyczki takiej, która jest bezzwrotna. Ale to nie wszystko. Pod naszym namiotem są jeszcze dwa przedsiębiorstwa, które wygrały konkurs na najlepszy produkt z cyklu Wyprodukowano pod Śnieżką. Produkt regionalny. My przyjechaliśmy jak zwykle z serami. Mamy sery kozie, krowie i owcze. Wszystko z naszej hodowli albo z mleka okolicznych rolników. Zapraszamy Was serdecznie. Polecamy gołdę owczą, gołdę kozią. No cóż, trudno wybrać. Wszystkie są piękne, kolorowe, no a przede wszystkim zdrowe, nieprzemysłowe i pyszne. Zapraszamy na nasze miody. Naszym specjalnym jest miód rzepakowy z głogiem. Najwięcej sprzedajemy dzisiaj miodu lipowego, bardzo zdrowy, na zimę. Perfekto. A czy taka formuła święta województwa przypadła odwiedzającym do gustu? Bardzo fajnie się bawimy, musimy promować nasze województwo. Fajnie, że są z różnych miejscowości tutaj stoiska. No na razie zrobiliśmy magnes i wygraliśmy książeczkę, wędrowniczka, więc będziemy chyba wędrować. Było gdzie pochodzić, co zobaczyć i gdzie się pobawić na święcie województwa dolnośląskiego w Jeleniej Górze.